Czy znasz takie zjawisko powszechne, gdzie się robi w zaprogramowaniu wszystko dla innych? Problem zaczyna się wtedy, kiedy robimy coś dla innych, a ten ktoś nam nie odpłaca, tak? Bo my mamy zaszczepione, że to, co dostajemy, to musimy oddać z nawiązką najlepiej, bo żeby było na zaś, że jak poprosisz o pomoc, żeby starczyło tej wdzięczności. Tylko wiecie co, zapominamy zwykle o jednym ważnym argumencie, pytaniu właściwie, co z nami samymi, bo w momencie, kiedy przychodzisz z pracy, z tego co robisz, czym się zajmujesz, gaśnie światło, zostajesz sam. Mam pytanie do ciebie, czy wtedy jesteś wdzięczny? Tak jak tej osobie, którą mijasz na ulicy, której oddałbyś wszystko, co istnieje, nawet siebie czasami. Postaw sobie dzisiaj to pytanie, czy na tyle siebie kochasz, żeby siebie tak samo, na równi, a nawet lepiej szanować. Bo pamiętaj, że ze sobą samym spędzisz resztę doświadczania tutaj na tej ziemi. Nikt, ale tu nikt. Zazwyczaj jest tak, że nikt w potrzebie ci nie pomoże, bo świat jest jednym wielkim basenem zła. No, oczywiście nie mówię o wszystkich, że wszyscy tacy są, ale większość. Żyjemy dzisiaj w czasach, gdzie jest coraz, można by powiedzieć, częściej nam rzucane są kości tak zwane, czyli konsumpcjonizm, o którym tak często mówię na tych TikTokach, za który jednokrotnie oddałby ci wszystko, prawda? No więc właśnie, nawet siebie, nawet własne zdrowie, własne pieniądze, własne pasje. To nic, że na przykład nie umiesz malować. Musisz siedzieć, musisz siebie naginać. Musisz dokończyć, bo ktoś tam wymaga jeszcze jednego, przykładowo, obrazu. A ty, twoje zdrowie, twojego przyjaciela, który czeka za tobą w lustrze, dzięki któremu się poruszasz, jesz, pijesz i niejednokrotnie zatracasz się, psując swoje ciało. On to wszystko wytrzymuje, ten statek kosmiczny, tak. Tylko dlatego, że ty masz takie widzimisię nie dbać na przykład o siebie, nie pokochać siebie, tak, nie zaakceptować siebie. Tylko dlatego on wytrzymuje. Czasem jest zły, bo no bo ile można, podświadomość. Zwróćcie uwagę, że
Podświadomość często się odzywa i wtedy, no, jest za późno, kochani, no, by nie rozpłakać się tak często, się wstydzimy tego płaczu, nie? A tu pa, podświadomość już nie wytrzymuje, no bo ile można, kurwa, ile można? No, mówię tak specjalnie, żeby było ciekawie, nie? Ile można siebie nie kochać? No przecież stoję w tym lustrze, czekam, aż mnie pokochasz z rana. No. Tak. A ty nic, umyjesz mi twarz, zakażesz mi wypierdalać, bo do pracy trzeba iść. No. Dla systemu. Przychodzę, to samo. Nakarmisz mnie byle szybko, bo naczynia trzeba pomyć. I tak dalej, i tak dalej. Potem trzeba wyprowadzić psa, a na końcu nażreć się, napić i spać, by od nowa to samo sobie podarować. A gdzie w tym wszystkim ty, drogi człowieku, ty, twoje dobre słowo dla siebie? No. Przecież nikt ci go nie powie, póki ty sobie tego nie zrobisz. Tak, jesteś piękny, piękno, taki jak jesteś. Taki, o, jak ja teraz nieuczesany. Tak. Tak, no. Dopóki ty nie dasz sobie przestrzeni, nikt ci jej nie da, gwarantuję ci. Zwłaszcza w tym szambie, jaki jest 3D wymiar. Gwarantuję ci to. Możesz się ode mnie założyć, jeśli chcesz, o stówę na cokolwiek. No. I tak przegrasz zakład. Nie no, żartuję. Twoje humory. Trochę humoru trzeba wprowadzić w tego TikToka. No, liczą się dobre wibracje, prawda? Nic ponad to nie jest ważniejszego. Pamiętaj. Kochaj, kochaj, kochaj swoje wnętrze. Swoje wewnętrzne dziecko. Być może zranione, skopane. Ta. Daj mu przestrzeń, by mogło się wreszcie uspokoić. Powiedz sobie, o cholera, faktycznie jestem piękny. Piękna. Miała rację. No, bo ja jestem tego. Tobie, sobie, wszystkim życzę, wszystkim tym, którzy będą słuchać i słuchają tego TikToka. No. I bądźcie w pozytywnym zawirowaniu pozytywnych wibracji. Tak, nie ma nic ważniejszego. I miłego, 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 miłego tego dzionka. No, pokażę wam jeszcze kleosie, jeśli zdążę. Tak. No, trzymajcie się tam, cokolwiek was spotka. Tak. To jest tylko doświadczenie. O. Tak, lubię sobie poszaleć. Żeby się dobrze patrzeć. Tak. Ponieważ pokochałam siebie.